Chciałabym poprosić was, abyście usiedli wygodnie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zamknąć oczy. I pomyślcie o osobie tańczącej. Kim ona jest? Jak wygląda? Ile ma lat? Co tańczy? Jak tańczy? Do jakiej muzyki tańczy? I gdzie się znajduje? Postarajcie się zapamiętać jak najwięcej szczegółów tego wyobrażenia. Zachowajcie go w pamięci. Jeśli ktoś miał zamknięte oczy, można już otworzyć. Cześć, nazywam się Magda Kochmańska, a razem ze mną na scenie Danusia Pietrzak. I dzisiaj chciałybyśmy was zachęcić do próbowania nowych rzeczy, do szukania pasji. A my, jak żeście się właśnie dowiedzieli, od ponad 3 lat prowadzimy Tanecznik, który jest podcastem o tańcu, który jest naszą pasją od lat wielu. Obie uczymy, trenujemy salsę kubańską, która jest tańcem socjalowym. Tak, w zasadzie dla zaspokojenia naszej ciekawości, jeśli mogłybyśmy poprosić o podniesienie do góry ręki te osoby, które spotkały się kiedykolwiek z terminem taniec socjalowy. Można śmiało podnosić, nie ma kar i nie ma nagród. Także wiemy, że są tu takie osoby. O, super, dziękujemy. Od razu nam się zrobiło raźniej. W takim razie dla ujednolicenia, usystematyzowania wiedzy na temat tańca socjalowego opowiemy wam, czym on jest dla nas. Danusia, jak znajomi cię pytają, co ty tak naprawdę tańczysz i co ty wyrabiasz tymi popołudniami, to jak ty im to wytłumaczysz? No, odpowiadam prostym hasłem, uprawiam tańce za rączki. I tak, wiem, zaraz ktoś mi powie, że to jest bardzo nieprecyzyjne hasło, ale generalnie w tańcach socjalowych chodzi o spotkanie. Chodzi o wytworzenie porozumienia między obcymi sobie osobami na parkiecie przy pomocy muzyki. Jak się tworzy to porozumienie, tworzą się więzi, relacje, ale też myśli. Myśli takie, które nas napędzają do robienia rzeczy i takie, które każą nam zostać pod kocykiem. I chciałybyśmy rozbroić właśnie ten drugi typ i pokazać na przykładzie 3 mitów, które funkcjonują w naszym środowisku tanecznym, że warto je rozpracowywać, bo może się okazać, że szukanie pasji to wcale nie taka głupia sprawa. I teraz pierwszy z takich mitów to, no właśnie, bo jak masz pasję, to musisz ją robić od dziecka, żeby być w niej naprawdę dobrym. Co myślisz na ten temat? No tak, przyznam się, że to była taka myśl, która mi bardzo długo towarzyszyła. Krótko wam opowiem swoją historię, bo to będzie najlepszy tego dowód i przykład. Ja pochodzę z niewielkiego miasta, może nie będę zdradzała jego nazwy, ale rymuje się z górskie okolice, Wadowice. W każdym razie w tym mieście nie było kursów tańca, nie było szkoły tańca i jedyną opcją, żeby się go nauczyć, to była nauka z teledysków. Czyli włączało się program muzyczny i uczyło się choreografii. No i kiedy pomyślałam, że osiągnęłam już szczyt, bo znam już w zasadzie wszystkie układy, Backstreet Boys na przykład, no to pojawiła się u mnie w szkole firma, która zaproponowała, że poprowadzi odpłatnie zajęcia tańca dla dzieci. No jak się domyślacie, byłam w pierwszym rzędzie, ogólnie prymuska, spełnienie moich marzeń, natomiast ta moja radość trwała bardzo krótko. Firma ta szybko zwinęła się z rynku, razem z pieniędzmi naszych rodziców, więc taniec jakby przestał się kojarzyć tylko dobrze. A moje marzenia o zostaniu tancerką zostały jakby pogrzebane, bo pomyślałam, no tak, nie zaczęłam wcześniej, to już raczej nic z tym nie zrobię. I jakie było moje zdziwienie, kiedy na studiach trafiłam do jednego z krakowskich klubów, gdzie odbywała się darmowa lekcja salsy. Po tej lekcji można było dołączyć do kursu dla dorosłych bez żadnego zaplecza tanecznego. Czyli nie trzeba było tańczyć i chodzić w szpagacie od dziecka, można było zacząć mając te 20 kilka lat. I tak, o nie, teraz zdradzę, ile mam lat. 16 lat temu rozpoczęła się moja przygoda z salsą, której uczę, którą trenuję nadal, która jest moją ogromną pasją. I tak sobie myślę, że gdyby mi ktoś powiedział, że to jest możliwe, że można być współwłaścicielką szkoły tańca, mieć z Danusią podcast, nie mając tego doświadczenia jako dziecko tanecznego, to bym w życiu nie uwierzyła.
Dlatego zachęcam was, żebyście przyglądnęli się takim aktywnościom, które być może chcielibyście zacząć uprawiać, ale ta myśl, że trzeba było zacząć jako dziecko, no bo ci szachiści to zaczynali, jak mieli 5 lat. Albo skrzypacze, skrzypkowie zaczynali też bardzo wcześnie. Przyjrzyjcie się tym myślom, bo być może nigdy nie jest za późno na waszą pasję. Ona może trwać bardzo długo, na tyle, ile wam starczy energii i sił, i ona się nie kończy, jak liczby. Ale to nie jest jedyna myśl w zasadzie, która nas blokuje, żeby zacząć robić nowe rzeczy. Danusia, ty się z jakimi innymi stereotypami spotkałaś w tańcu? Tak, kolejna, jedna z moich ulubionych. To nie dla mnie, bo jestem i tu każdy z was może sobie wpisać w te trzy kropki, co zawsze myśli, kiedy ktoś mówi, opowiada o swojej pasji. W przypadku tańca, i tu bym chciała wziąć na warsztat przykład swojego chłopaka, który jeszcze parę lat temu był osobą, która się rewelacyjnie wpisywała w to zdanie, bo nie tańczę, bo jestem chłopakiem, prawda? Chłopaki nie tańczą. I nie płaczą. Nie tańczę, bo mam dwie lewe nogi i podpieram ściany i przecież beze mnie ten klub to by się zawalił, jakbym tej ściany nie podpierał. No i w ogóle po trzecie to jestem bokserem, gdzie sport, gdzie taniec, gdzie przecież ja tutaj całą swoją siłą męską niezniszczalnością zmiażdżę te dziewuszki. No i tak się wydarzyło, że na początku pandemii dostał strzała w oko, zarobił kontuzję, no i niestety nie mógł dalej kontynuować kariery bokserskiej. No i coś trzeba było z tym wolnym czasem zrobić i przez przypadek wylądował na kursie tańca, o którym nie miał bladego pojęcia. I co się okazało? Że rzeczy wyuczone w trakcie boksu można bardzo precyzyjnie przenieść na taniec, bo regularność i dyscyplina powodują, że wy regularnie chodzicie na zajęcia, uczycie się i co? Nie ma czegoś takiego jak dwie lewe nogi, bo każdy ma prawą i lewą, tylko to jest kwestia ilości powtórzeń, żeby się nauczyć i ciało się uczy i wchodzi to. Nagle okazuje się, że macie nowy gatunek muzyczny, który uwielbiacie, a moje ulubione, właśnie chłopaki nie tańczą, nie? Panowie, jak przychodzicie na kurs tańca, to wy dostajecie milion punktów za to, że tam jesteście. Wy jesteście jak rycerz na białym koniu, bo tych pań jest tam po prostu więcej. Także nieważne z jakimi umiejętnościami, z jakim startem, wy już za samą obecność macie takie spojrzenie. Tłumy. Za mundurem, tylko za tancerzem pan Sztura. Dokładnie. I po co ja to wszystko opowiadam? Bo teraz on jest osobą, która jak jedzie do innego miasta, to nie szuka hotelu, tylko gdzie jest impreza. Jest instruktorem tańca i z takiego chłopaka, który nie, taniec to nie dla mnie, nagle się okazało, że w ogóle na tańcach można fajną dziewczynę wyrwać, nie? Jest zapalonym tancerzem. I po co to? Patrzcie, wszystkie te rzeczy, które miały odciągać go od tej pasji, pomogły mu w niej. I to bym właśnie chciała powiedzieć, że pasja jest dla każdego, bo może te cechy, które są w was i wydają się wam, że was będą ściągać w dół, sprawią, że wyskoczycie do góry. I teraz, pasja to czas. Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że to strata czasu. Po co? Co myślisz? Strata? Tak. Nie, o nie, zaskoczyło mi to pytanie. Tak, faktycznie, zwłaszcza jeśli coś robimy i się mocno wkręcamy, to spędzamy tam bardzo dużo czasu. I mogą się pojawić takie teksty, że a nie szkoda ci tego czasu, że w zasadzie można by robić coś innego, bardziej wartościowego, wymiernego finansowo, bym powiedziała. Takie komentarze dla osób, które zaczynają jakąś nową rzecz i faktycznie się jej poświęcają, często się mogą pojawiać. Natomiast w przypadku tańców socjalowych to one bardzo szybko mogą zostać przez nas ucięte, bo te same osoby często pytają, a nie znasz jakiejś dobrej księgowej albo nie znasz jakiegoś sprawdzonego lekarza, a my na parkiecie mamy reprezentację wszystkich branż. Spotkacie tam dentystę, spotkacie tam architekta, architektkę, spotkacie tam iranistkę, naprawdę reprezentację bardzo wielu branż, czyli możecie ten networking przełożyć potem na swoje życie. Te osoby, które tańczą, dodatkowo mają też inne zajawki i możecie się tymi innymi zainteresowaniami wymieniać. Tym samym taniec staje się swoistym katalizatorem doświadczeń. Możecie wylądować wspólnie na ściance wspinaczkowej, iść razem na mecz albo jechać razem na festiwal, więc taniec też daje nam tą taką wartość podróżniczą. Możemy, tak jak chłopak Danusi, uprawiać taką turystykę taneczną. Taniec to także komunikacja.
możemy się za pomocą ruchu komunikować z osobami z całego świata, nie znając języka. Taniec to także komunikacja ze sobą, ze swoim ciałem, kiedy poznajemy jego granice, poznajemy jego wartość, poznajemy jego ograniczenia i zasoby. Taniec daje nam także bardzo dużo do pewności siebie. Kiedy porozmawiacie albo zapytacie kogoś, kto tańczy, co mu dał ten taniec tak w życiu zawodowym, poza parkietem, to bardzo często tancerze opowiadają, że dał im właśnie tą pewność siebie. Że my wychodzimy poza parkiet i dalej jesteśmy pewni siebie, dumni z tego, co robimy, mamy to obycie z naszym ciałem. No i rzecz, która wydaje mi się jest najważniejsza, przynajmniej w tym naszym tańcu socjalowym, to jest radość. Radość z pasji, zrobienia tego, co się kocha, ale też bardzo często odskocznia od takich różnych problemów, od jakichś naszych gorszych dni, kiedy idziemy na parkiet. No uwierzcie mi, nie jesteśmy w stanie tańczyć i myśleć o złych rzeczach. To się po prostu nie da. Jakby myślimy o krokach, tym jest zajęty nasz umysł, a my wiemy, że jak on się zajmuje jedną rzeczą, to już drugą nie. Więc to jest tak dużo różnych wartości, że warto patrzeć na te aktywności nie tylko poprzez ruch, poprzez jakąś formę rozrywki, ale także te wszystkie inne bogactwa, które nam daje. To jest to niemarnowanie, to jest właśnie to zbieranie tych plonów z tego, co robimy. I teraz, Danusia, jakbyś mogła podsumować, tak. Jeśli ktoś za mocno tutaj teraz odpłynął w mojej historii, to Danusia zaraz nas sprowadzi z powrotem na ziemię. Na ziemię. To zawijając do brzegu, chcemy wam przypomnieć jeszcze raz te trzy punkty, bo wydaje nam się, że te hasła są jak najbardziej uniwersalne, że na pasję zawsze jest czas. Nieważne, kiedy zaczniecie, bo rozwijać. I pasja jest dla każdego i pasja rozwija wielokierunkowo. To chcemy, żebyście dzisiaj po tych 18 minutach u nas wynieśli. A teraz zróbmy ponownie zawrotkę do samego początku, do waszego wyobrażenia. Zaraz was Magda wprowadzi w nieponownie, bo mamy nadzieję, że tą prelekcją, żeśmy coś w was odblokowały, że pójdziecie do przodu i chcemy sprawdzić, sprawdźcie sobie, czy to, co pomyśleliście na samym początku, jest tym samym, co teraz. Wychodzę jeszcze raz i zmieniam głos, żeby było łatwiej wejść w to wyobrażenie. I chciałabym was poprosić, żebyście usiedli wygodnie. Jeśli ktoś ma ochotę, to zamyka oczy, nawet jeśli nie robił tego wcześniej. I wyobraźcie sobie siebie. Siebie, którzy robicie tą rzecz, być może, która była waszym marzeniem, o której pomyśleliście, ale jednak takie rzeczy jak to już jest za późno, to nie dla mnie, mi nie przystoi, nie mam na to czasu, was przed tym blokowały. Zobaczcie, gdzie jesteście. Zobaczcie, z kim jesteście. Przyjrzyjcie się swoim emocjom. Postarajcie się zachować jak najwięcej szczegółów z tego wyobrażenia. I otwórzcie oczy. Przez tą podróż prowadziła was Magda Kochmańska i Danusia Pietrzak. Dziękujemy. Dziękujemy.